I witam was serdecznie. Znajdujemy się na terytorium i znowu zapomniałem, jak się nazywa to terytorium. Nie mam pamięci do Dolina Mroku. Tak, to jest dokładnie Dolina Mroku. A my mamy się udać do obozu bandytów, gdzie zdobędziemy, no przynajmniej teoretycznie, zdobędziemy klucz, który będzie nam potrzebny do laboratorium X18. Czemu to wszystko nie może być takie proste i przyjemne, nie wiem. No ale z drugiej strony nie byłoby też takiej przyjemności z gry. Dobra, ruszamy dalej. Przepraszam was najmocniej. SMS przyszedł. No to sobie darujemy. Chciałem zbadać tą przyczepę, ale widzę, że się nie uda. A tutaj bandyci, którzy porwali gościa z powinności. W ogóle dziwię się, że żołnierz z powinności dał się porwać dwóm bandziuchom. Dobra, na pewno nie wejdziemy tam od frontu. Przyczaję się tu w autobusie i ogarniemy sytuację. Nie, nikogo tutaj nie ma, pusto. Przynajmniej na razie. Wszyscy chowają się gdzieś tam z tyłu. No to dziwne, że tutaj nawet nie ma strażników żadnych, że nikt nie pilnuje tutaj w ogóle tej drogi. Ciekaw jestem, czy moglibyśmy się w ogóle zakraść tym tunelem, ale chyba nie. Niestety zostaje nam tylko rura. Ewentualnie jeszcze tędy moglibyśmy spróbować. No tak, tylko że to jest główne wejście i nie wiem, czy... Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. No niby pusto. Dobra, spróbujemy. Jeżeli się nam nie powiedzie, zawsze możemy wczytać stan gry. Z jednej strony fajnie, że jest już dzień. Ta noc jakoś zaczynała mnie przygnębiać. Ale z drugiej strony... Będzie nas łatwo wykryć. Tam już można zobaczyć czyjąś obecność, przynajmniej pośrednio, przez ten ogień. Co to jest? Czyżby jakiś instytut, nie wiem, rolniczy? Słyszałem psy. Przez tą bramę się nie dostaniemy. No szkoda. Trochę tu mało możliwości. Dobra. Chwila. O, dokładnie tak. Ładnie bym się usmażył. Ominiemy to miejsce z daleka. Pusto, okej. Okay. Ale ja może przejdę jeszcze tamtędy. Tak w razie W. Zdecydowanie wolę się zakraść, niż od razu wpakować się w jakąś walkę. No ale myślę, że tak czy siak tutaj wymiany ognia nie unikniemy. Pusto. Dobra. Czyżbym tam już widział latarkę czyjąś? Zaraz zobaczymy. Nie. Tylko światło, dobra. Ale zbadam ten budynek. A już kogoś widzę. No tak. Za rzadko korzystam z minimapy. A widzę, że już ktoś tam jest. Chyba na górze. Bo tutaj, nie, na górze. Zresztą ta lokacja już była chyba w wersji Alpha Stalkera. I nie pamiętam jak w oficjalnej wersji, ale... Ale w Alfie atakował nas tutaj pijawka. Zresztą zobaczcie na te ślady, to już świadczy o czyjejś obecności. Czyjejś. Jeżeli pijawka jest ktoś. Upewnię się tylko, nie mam, dobra.
sumie bliska odległość. Mam teraz amunicję chyba przeciwpancerną, jeszcze się upewnię, ale chyba tak, chyba to jest przeciwpancerna amunicja. Gdzie to jest? Zgubiłem. No dobra. Nie mam więcej tych nabojów. No dobra. O nie, 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 nie teraz, nie teraz. Gdzie mogę się schować? Czy to jest dobre miejsce? Spróbujemy niżej. Tu? Nie? Czy uda nam się przeżyć? Jakie światło. Nie. Nie było tak źle. Teraz muszę uważać, może inni stalkerzy tutaj przybiegą. No, stalkerzy jak stalkerzy, ale bandyci, jeżeli się schronili gdzieś przypadkiem. Okej, tak jak myślałem, ktoś tu jest. Ktoś tu jest dosyć blisko. Okej, dobra. Dobra, 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 dobra. O nie! Uff, dobra. Spokój. Myślałem, że to jest kolejny... jakiś kolejny wycudowany i wykokszony żołnierz. No, dobra, tam są bandyci. Zaraz mnie zobaczy. Ja tego bardzo nie chcę. Okej, co my tu mamy? Nie, no dobrze. Czy jest kolejny wojskowy, który... O, ale ma za to jedzenie. I ma chyba dosyć dobrą broń. Dobra. Zmykamy. To już drugi raz, kiedy taki wysoki rangą wojskowy nas zaatakował. Nie, no dobrze. Z tym poszło nam zdecydowanie lepiej niż z pierwszym. Natomiast broń, którą rzucił... No... Nie jest nadzwyczajna jakaś. Ale... O, nie, jestem już przeładowany. A to bardzo niedobrze. Mam troszkę amunicji do tej broni. Myślę, że zrobimy z niej użytek teraz. Chyba cały odcinek zejdzie nam na tym budynku. Takie mam wrażenie. Jeszcze tylko się upewnię. SP6. Przeciwpancerny. Bardzo dobrze. A co ja teraz mam? Zwykły. Tańsza wersja naboju przeciwpancernego. Jeżeli wyjdzie pijawka, to ja nie mam zamiaru oszczędzać. Nawet tryb automatyczny włączę. Dobra. Tutaj widzę, jakiś żywy jest. Dobra, masz apteczkę. Hej! Kto nie bądź! Dobra, co tu się stało? Ocaliłeś mi skórę. Jeśli pożyję wystarczająco długo, spróbuję oddać ci co do grosza. I tak pewnie nie oddasz, bo zginiesz po drodze. Póki co mam tylko jedną ciekawostkę. Idź na południe stąd, znajdziesz tam gospodarstwo. Tak, zgadza się. Gdzie kilku wylezowanych stalkerów rozbiło obóz. Jeden z nich pół darmo chce sprzedać ciałko Gaussa. Jedyne 800. Miałem zamiar go kupić, ale wpadłem po kolana w gówno, więc jak masz flotę, to nie zwlekam. Dzięki za informację. Oczywiście z tego nie skorzystamy. Ponieważ to jest zwyczajnie jedno wielkie oszustwo.
Pamiętajcie, jeśli ktoś wam chce sprzedać działko Gaussa, to jest oszustwo, tak tanio. Czasem wokół hipermarketów kręcą się właśnie tacy podejrzani handlarze. I nie warto im ufać. Dobra, ale wracając do naszej misji. Nie wiem, czy warto zakradać się tym wejściem. Na pewno nas zauważą i narobimy trochę hałasu. No dobra, wyszedłem nie z tej strony, co chciałem. Się zakręciłem. Nikogo przy bramie. Nie zerknąłem nawet, czy ktoś jest na wieżach. Dobra, pusto. Obawiam się, że jeśli mnie zauważą, to zaraz zabiją jeńca i tyle będzie z misji. Ale dobra, nikogo tutaj nie ma. A? Czyż mnie ktoś zauważył, czy nie? Kule! No właśnie. A jednak gdzieś się tam czaił, skubaniec. No dobra, zaraz do was wracam. Jesteśmy z powrotem. Widzę, że dosyć daleko nas wyrzuciło. No ale nic, spróbujemy teraz normalnie. Znaczy normalnie. Spróbujemy teraz wejść przez rurę. Tak jak mamy w zadaniu. Znaczy, przynajmniej wiem, że jest sposób dostania się inny niż wyznaczony. O, co tam się dzieje? Jakaś dyskoteka? Żebyśmy nie zauważyli. Nie, no nie wierzę, żeby z takiej odległości mnie wyłapali. Tam chyba też nie ma specjalnie jak się dostać. Zaraz sprawdzimy, ale wątpię. Nie. No trudno. Mam tylko nadzieję, że przejście rurą pójdzie nam lepiej. Dobra, przyczajmy się przy płocie. Od tej strony raczej nic nam nie zagraża. Ale zawsze warto mieć oko. O, nie. Dobra, omijamy. Sprawdzę jeszcze tylko, jak tam nasz... spadło, bardzo dobrze. Czyli całkiem chyba niezły ten kombinezon. Plus te artefakty, które posiadam. Przynajmniej na ten moment w grze. Okej. Okay. No cóż, będziemy się taplać chyba w jakimś paskudztwie, w jakiejś radioaktywnej wodzie. No ale nic, mus to mus. Życie stalkera nie jest proste. Mam tylko nadzieję, że tutaj nic na nas nie wyskoczy. No dobra.
Znaleźliśmy wejście. Zresztą chyba ten tunel jest nawet za niski dla kontrolera. Język mi się miesza. Wybaczcie. Bardzo, bardzo nie lubię mieć takich przerw w nagrywaniu. Ale cóż, są one niezależne ode mnie. A jednak chciałbym dokończyć tą grę. Oczywiście Fallouta również. Nie, tam raczej nie wydaje mi się, żeby coś ciekawego było. Uwielbiam wodę w Stalkerze. Nie jest może rewelacyjnie zrobione, jeśli chodzi o teksturę, ale sposób, w jaki cień pada na powierzchnię wody i pod nią, naprawdę jest rewelacja. Zresztą w drugiej i trzeciej części jeszcze lepiej to wygląda. Okej, tunel czysty. Przydałby się tu jakiś towarzysz, który by ubezpieczał tyły. I jesteśmy na terenie... obozu bandytów. Jeśli go zastrzelę, zaraz uruchomię alarm, a to nie jest wskazane. Dobra, poszedł. Super. Powoli, ostrożnie. Nikt nie może nas tu zobaczyć. Przynajmniej na początku, do czasu uratowania jeńca. No dobra, przebrnęliśmy przez to. Czy oni mogą nas zobaczyć? Przez te deski? Nie, chyba nie, ale widzę już, że można by to zniszczyć. Nie wiem, gdzie jest... Nie wiem, gdzie go trzymają. Jest zdecydowanie za daleko. Dobra, już wiem, gdzie jest. Jest gdzieś w podziemiach w celi. Więc nawet jeżeli tutaj zrobię rozróbę, to raczej nic mu się nie stanie. Ale dobra, powoli. Ja wiem, że to jest nudne i monotonne, ale naprawdę staram się wczuwać. Nie. Proszę was. Nie teraz. Zdaje się, że nawet nie mam... Cholera, dobra, spróbujemy. Czy uda nam się przetrwać w górach? To było zaskoczenie. Żyjemy, no. Widzieliście to? Jestem pewien, że tam coś przeszło. Tam coś było. Nie wiem, czy chcę to sprawdzić, ale z jednej strony zaciekawiło mnie to. Spróbujemy. Akurat teraz żałuję, że nie mam tego karabinku, który zdobyliśmy od kapitana. Dobra, to coś przeszło w tamtą stronę. Tam naprawdę coś było.
No cóż, no cokolwiek to było, uciekło. O! Okej. Gdzie jesteś? Gdzie się podziała? Chodź do wody. Chyba uciekła. O, naprawdę, to mnie zaskoczyło. I to ostro. Ach. Okej, no to uciekła. W takim razie ją raniłem. A jednak myślałem, że to zupełnie co innego. Kiedy na początku to zobaczyłem. Ale dobrze, dobrze. Mały zwrot akcji. Dla nas i dla naszego bohatera. I znów się przekradniemy. Nie wiem, czy nie zaryzykować. Nie, nie mogłeś mnie zobaczyć. Jednak chyba mnie zobaczyli. No dobra, no to chyba zaryzykujemy już otwarty ogień. Nie będziemy się tutaj czaić. Chociaż ich jest tutaj dużo. Dobra, no to chyba już nie mam się co czaić. I wrócę do was w następnym odcinku. Jak tylko... Jak tylko trochę ochłonę i przemyślę swoją strategię. No. Także, no przepraszam, że znowu w takim momencie kończę, ale... Ale postaram się szybko wrócić. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.